Niedługo później wydarzył się wypadek, który na razie wzbudził największą radość, potem zaś przejął mnie uczuciem najgłębszej grozy, jakiej doznałem kiedykolwiek. Żadna z najstraszniejszych przygód, jakie przeżyłem następnie w ciągu dalszych 9 lat, nie wywarła na mnie tak przejmującego wrażenia. A przecież w ciągu tych 9 lat wydarzały się wypadki najbardziej nadzwyczajne, wprost niesłychane. Wypadki, w które niemal trudno uwierzyć. Siedzieliśmy w kucki na pokładzie w pobliżu schodów wiodących do kajut i raz jeszcze rozważaliśmy możliwość dotarcia do spiżarni zawierającej prowianty. W pewnej chwili spojrzałem na Augusta, który leżał naprzeciwko mnie. August pobladł nagle jak trup. Wargi jego drgały w dziwny, zagadkowy sposób. Zaniepokojony wyglądem przyjaciela przemówiłem do niego, ale nie odpowiedział mi wcale. Przypuszczałem już, że uległ nagłemu atakowi choroby, ale zwrócił też moją uwagę wyraz jego oczu, utkwionych nieruchomo w jakiś punkt poza mną. Zwróciłem głowę w tym samym kierunku. Nie zapomnę nigdy przenikliwego okrzyku radości, jaki wydałem, ujrzawszy, że w odległości zaledwie 2 mil płynie duży bryk, wyraźnie zdążający ku nam. Zerwałem się, gestem ręki wskazałem okręt moim towarzyszom. Słowo nie chciało mi przejść przez gardło. Peters i Parker wpadli również w niesłychane podniecenie, które jednak u nich przejawiło się inaczej aniżeli u mnie. Peters tańczył jak szalony po pokładzie, mamrotał niedorzeczne słowa, krzyczał i wył jak Indianin. Natomiast Parker wybuchnął łzami i przez kilka minut płakał jak małe dziecko. Okręt, który dostrzegliśmy, był to dwumasztowiec zbudowany na holenderską modłę z błyszczącym, pozłocistym dzióbem. Statek walczył widocznie z burzliwą pogodą i przecierpiał niewątpliwie dużo wskutek huraganu, który i u nas wyrządził tak straszne spustoszenia, ponieważ przedni wyżnik oraz parapety prawej burty uległy zniszczeniu. Kiedy ujrzeliśmy go po raz pierwszy, płynął, jak już wspomniałem, w odległości mniej więcej 2 mil, zdążając w naszym kierunku. Pomimo podniecenia, jakie nas ogarnęło, zwróciliśmy jednak wszyscy uwagę na niepewne i jakby niezręczne manewrowanie sterem. Statek kilkakrotnie poruszył się tak niezdecydowanie, że nasunęło nam to dręczącą wątpliwość, czy załoga tego przepływającego obok statku zauważyła nas, rozbitków, albo też czy nie zamierza się oddalić, nie dostrzegłszy nikogo na pokładzie. Prześladowani tą obawą parokrotnie krzyknęliśmy z całego gardła, po czym nieznany statek zmieniał widocznie swe zamiary i znowu zawracał w naszą stronę. Dwukrotnie czy 3-krotnie powtarzał się ten szczególny manewr. Usiłowaliśmy wyjaśnić go sobie przypuszczeniem, że sternik jest zapewne pijany. Nie dostrzegliśmy na pokładzie nikogo, póki statek nie zbliżył się ku nam na odległość 1/4 mili. Wówczas dopiero rozeznaliśmy 3 mężczyzn, którzy, wnioskując z ich stroju, wyglądali na Holendrów. 2 leżeli na starych żaglach w pobliżu przedniego kasztelu, 3, przyglądający się nam, jak się wydawało, z wielkim zaciekawieniem, pochylał się nad prawą burtą, opierając się o pochyły maszt. Był to wysoki, krzepki mężczyzna o ciemnej cerze. Bryk podpływał ku nam powolniejszymi, ale bardziej zdecydowanymi ruchami aniżeli poprzednio. Serca biły nam tak gwałtownie, jak gdyby chciały wyskoczyć z piersi. Jeszcze teraz nie mogę zachować spokoju, kiedy opowiadam ten epizod. Dusze nasze przepełniała gorąca wdzięczność dla Stwórcy za tak nieoczekiwane, tak bliskie, no i tak pewne ocalenie. Wtem nagle powiał wiatr od dziwnego statku, który znajdował się już całkiem blisko, i powiał na nas niezwykle smrodliwym zaduchem, tak wstrętnym, ponad wszelkie pojęcie, tak przenikliwym, tak nieznośnym, że wprost nie można opisać słowami tego wrażenia. Dusiłem się i gwałtownie chwytałem oddech. Odwróciwszy się, zobaczyłem, że moi towarzysze pobledli jak trupy. Ale nie mieliśmy czasu na do ciekania i przypuszczenia. Bryk podszedł ku nam na odległość mniej więcej 50 stóp i płynął dalej wprost na nas, jak gdyby zamierzał zabrać nas bezpośrednio z rozbitego pokładu, nie spuszczając łodzi. Pobiegliśmy wszyscy śpiesznie naprzód, a kiedy Bryk przechylił się pod naciskiem silnej fali, ujrzeliśmy dokładnie jego pokład z odległości zaledwie 20 stóp. I nigdy nie zapomnę tego przerażającego obrazu. 25 czy 30 trupów męskich i kobiecych leżało na deskach pokładu. Wszystkie uległy już zupełnemu rozkładowi i zgniliźnie. Na przeklętym losami okręcie nie było już ani jednej, jedynej żywej duszy. Kiedy z ust naszych wydarł się pierwszy głośny krzyk rozpaczy, na pokładzie obcego statku ozwało się też jakieś wołanie, a dźwięk jego był tak bardzo podobny do ludzkiego głosu, że złudziłby nawet najwprawniejsze i najczulsze ucho. W tej samej chwili nagłe uderzenie fali zwróciło ku nam przedni kasztel statku, a wówczas dostrzegliśmy owo źródło tajemniczego głosu. Wysoki, krzepki mężczyzna trwał jeszcze w poprzedniej pozycji, przechylony nad burtą okrętu, i dalej kiwał głową. Ale teraz odwrócił się od nas twarzą, tak że nie mogliśmy jej widzieć. Opierał się ramionami na drewnianym parapecie, ręce zwisały bezwładnie w dół, nogi podtrzymywała gruba, naprężona lina, rozciągnięta od podstawy pochyłego masztu do belki z blokami. Na plecach trupa, odartych z odzieży i bielizny, siedziała wielka morska mewa. Wszczepiła się głęboko w ciało szponami i dziubem, białe jej upierzenie było wszędzie obryzgane krwią. Bryk posuwał się, jak mówiłem, po odwiecznej stronie wzdłuż tyłu naszego okrętu. W miarę oddalania się tajemniczego statku i jego straszliwej załogi gasła także nasza nadzieja ocalenia się. Ponieważ przez pewien czas Bryk płynął tuż za nami, znaleźlibyśmy niewątpliwie sposób przedostania się na jego pokład, ale niespodziewane rozczarowanie i nagłe, straszne odkrycie przytępiły w nas zdolność myślenia i zastanawiania się. Staliśmy bezmyślni, znieruchomiali. Zaczęliśmy znowu myśleć i działać dopiero wówczas, gdy już było za późno. Gdy korpus brygu zaledwie majaczył na widnokręgu. Dopiero wtedy zastanowiliśmy się, czy byłoby możliwym przepłynąć oddzielającą nas przestrzeń i dotrzeć do brygu, ale było już za późno. Niejednokrotnie później usiłowałem rozwiązać zagadkę, jaką krył w sobie ten straszliwy statek. Budowa jego i wyekwipowanie wskazywały, jak już wspominałem, że był to holenderski okręt handlowy. W tym samym mniemaniu utwierdzały mnie stroje załogi. Co prawda, moglibyśmy byli bez trudności odczytać nazwę statku i poczynić inne spostrzeżenia dające rozwiązanie tajemnicy, ale podniecenie zaślepiło nasze zmysły. Oczywiście nie jest wykluczone, że przyczyną katastrofy stała się trucizna zmieszana przypadkiem z zapasami żywności. Może załoga spożyła jakąś nieznaną, trującą rybę, jakiegoś ptaka morskiego albo inne morskie zwierzę. Czyż ja wiem? Po co zresztą dociekać i przypuszczać to czy owo? Ten epizod moich przeżyć jest osłonięty straszliwą i niezgłębioną tajemnicą, która na pewno nigdy się nie wyjaśni. Resztę dnia przepędziliśmy w nastroju tępego przygnębienia. Wpatrywaliśmy się w znikający na widnokręgu statek dopóty, dopóki zapadająca ciemność nie ukryła go przed naszym wzrokiem. I znowu pozostaliśmy sami. Męki głodu i pragnienia dręczyły nas dalej z powracającą mocą i zabijały w nas wszelką inną troskę i wszelkie rozmyślania. Zresztą przed brzaskiem dnia nie mogliśmy absolutnie nic przedsięwziąć. Umocowawszy się możliwie najlepiej, usiłowaliśmy nieco wypocząć. Pod tym względem poszczęściło mi się naprawdę ponad wszelkie oczekiwania. Spałem twardo i dobrze, dopóki towarzysze, mniej ode mnie szczęśliwi, nie przebudzili mnie z nadejściem świtu. Wówczas połączonymi siłami podjęliśmy nową próbę wydostania zapasów żywności ze śpiżarni. Ponad wodami zaległa teraz zupełna cisza. Morze było najzupełniej wygładzone, rzadko można zobaczyć je tak spokojne. Pogoda była ciepła i miła. Bryk zniknął już z widnokręgu. Rozpoczęliśmy naszą akcję w ten sposób, że z pewnym trudem wyrwaliśmy z pokładu drugi blok linowy i przywiązaliśmy go wraz z poprzednim do nóg Petersa. Chciał on jeszcze raz popróbować, czy nie uda się dotrzeć do drzwi kajuty mieszczącej zapasy. Przypuszczał, że potrafi je otworzyć przemocą, jeżeli tylko dość szybko do nich dojdzie. Ponieważ tułów statku wyprostował się dzisiaj znacznie bardziej, Peters żywił nadzieję, że szczęście będzie mu lepiej sprzyjać. Istotnie niebawem zdołał dotrzeć do drzwi. Odwiązał jeden z ciężarów od nóg i próbował rozbić drzwi z jego pomocą. Usiłowania jego były jednak nadaremne, drzwi bowiem, jak się okazało, były nieporównanie mocniejsze, aniżeli przypuszczał. Dłuższy pobyt pod wodą wyczerpał całkowicie jego siły. Okazało się bezwarunkowo koniecznym, aby ktoś inny z nas go zastąpił. Parker z całą gotowością ofiarował niezwłocznie swoje usługi, ale chociaż trzykrotnie dał nurka, nie zdołał ani raz dotrzeć do drzwi. August, wskutek osłabienia spowodowanego raną ramienia, nie mógł w żadnym wypadku podjąć tej próby, albowiem gdyby nawet dotarł szczęśliwie do śpiżarni, nie potrafiłby wyważyć zamkniętych drzwi. Wobec tego przyszła na mnie kolej, by wytężyć siły dla wspólnego ocalenia. Peters pozostawił poprzednio jeden z ciężarów w wąskim krużganku wiodącym do śpiżarni. Ponieważ niezwłocznie po zanurzeniu się w wodę wyczułem, że nie jestem dostatecznie obciążony, by utrzymać potrzebną równowagę, postanowiłem przede wszystkim zająć się odszukaniem zgubionego balastu. Macałem nogami po podłodze korytarzyka i uczułem nagle pod stopami jakiś twardy przedmiot. Nie zastanawiając się nad jego kształtem i istotą, uchwyciłem go szybko i dałem znak towarzyszom, by wyciągnęli mnie z powrotem na powierzchnię. Któż zdoła sobie wyobrazić naszą radość, gdy okazało się, że znalazłem pełną flaszę wina Porto. Z całego serca podziękowaliśmy Bogu za tę cenną i niespodziewaną pomoc. Wyciągnęliśmy korek przy pomocy scyzoryka, a potem każdy z nas wypił mały łyk wina. Pokrzepiło nas to nadzwyczajnie. Poczuliśmy przypływ ciepła i nowej energii do organizmu. Troskliwie zakorkowaliśmy flaszę z powrotem, owinęliśmy ją chustką do nosa i przywiązaliśmy mocno, aby zabezpieczyć ją przed upadkiem lub stłuczeniem. Odpocząłem przez chwilę po tym szczęśliwym odkryciu. Później zaś zanurzyłem się z powrotem w wodę, odnalazłem ciężarek i wypłynąłem znowu na powierzchnię. Przywiązawszy mocno balast do nóg, zapuściłem się po raz trzeci w zalane wodą wnętrze statku. Niebawem jednak uświadomiłem sobie, że nie potrafię w żadnym wypadku dotrzeć do drzwi śpiżarni i otworzyć ich. Zrozpaczony powróciłem do towarzyszy. Nie ulegało niemal wątpliwości, że nie ma już ani cienia nadziei. Spoglądając na twarze towarzyszy, zrozumiałem, że i oni także są bezwarunkowo przeświadczeni o naszej zgubie. Poza tym nawet ten mały łyk wina doprowadził ich widocznie do stanu pijaństwa, przed czym mnie osobiście zabezpieczyła prawdopodobnie zimna kąpiel w wodzie. Wygadywali ustawicznie niedorzeczności, zadawali pytania nie mające żadnego związku z naszą obecną sytuacją. Tak, na przykład Peters wypytywał się z uporem o moje rodzinne miasto Nantucket. August zaś, co przypominam sobie dokładnie, podszedł ku mnie z bardzo poważnym wyrazem twarzy i prosił mnie, abym pożyczył mu kieszonkowy grzebyczek, dowodząc, że ma we włosach mnóstwo rybich łusek i że chce je wyczesać przed tym, zanim wylądujemy. Jedynie Parker wydawał się spokojniejszy aniżeli inni. Błagał mnie tylko, abym jeszcze raz zanurzył się w wodę, dotarł do kajuty i przyniósł pierwszy lepszy przedmiot, który zdołam uchwycić ręką. Zgodziłem się zaspokoić jego żądanie i przebywszy całą minutę w zatopionej kajucie, wydobyłem małą, skórzaną torebkę, która była własnością kapitana Barnarda. Otworzyliśmy ją pośpiesznie, spodziewając się, wbrew możliwości, że jednak znajdziemy wewnątrz coś, co by nadawało się do jedzenia lub picia. Niestety, nie znaleźliśmy nic oprócz pudełka z przyborami do golenia i 2 lnianych koszul. Jeszcze raz przedsięwziąłem pracę nurka i powróciłem na pokład z próżnymi rękami.